Tomando por noches enteras, tratando de sacar tu amor, pero eso me desespera por culpa de tu dulzura. Mami, me engañas otra vez, ese man no te da la altura ni a tu escultura que yo te quedé. Tú por culpa de tu dulzura, mami, me engañas otra vez, ese man no te da la altura ni a tu escultura que yo te dé. Toda esa noche de tu amiga que ibas a estudiar, lo hicieron, te fuiste a la fija, pues nada que hablar. Cupido, gracias por la vida que me quería estar, pero mejor yo la rechazo que me va a matar. El último rey Cupido, juro que soy el que río. Trata a los otros como quiera que a ti te traten, por eso es que te trato con desprecio y pecho frío. Yo te bloqueo de todo del Insta, mamita, y te doy las gracias, pero no me llame a mí cuando te engaño. Eso es un barato, yo no sé. Mami, me engañas otra vez, ese man no te da la altura ni a tu escultura que te. Tú por culpa de tu dulzura, mami, me engañas otra vez, ese man no te da la altura ni a tu escultura que yo te dé. Primero fueron las rosas con un te quiero, después me dio las espinas, quería dinero. Estoy cansado, tú siempre vienes con pero, y de 100 chicas te pondría yo un cero, porque no vales la pena ni tú jugando de presa. Tú eres de la calle y actuando como una fresa. Ese clon barato también le va a dar pereza de lidiar contigo, porque tú cargas y pesas. Todo por culpa de tu dulzura, mami, me engañas otra vez, ese man no te da la altura ni a tu escultura que yo te dé. Tú por culpa de tu dulzura, mami, me engañas otra vez, ese man no te da la altura ni a tu escultura que yo te dé. Pasará. Tú solo dime que yo ando ready y te llego allá. Llévame contigo hasta las nubes, mientras bajando la vibra sube. Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer, cuando me dice, oye papi, más cerquita, nada de pena que se quita. Tu sonrisa es mi favorita, baby. Tu pelo, dolor y esos besos como tú ninguna me llevo a la luna, yeah. Tu pelo, dolor y esos besos como tú ninguna, baby, yeah. Yo te esperaré y tú bien, amor, yeah. Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Wyzwania Pokoleń. Mamy czwartek, jest godzina 17:30. Harper jest w domu. Wysłaliśmy zdjęcia, które mieliśmy zrobić ostatnio, czyli te w strojach oficjalnych, które nam klient odrzucił. Zrobiłam nowe w międzyczasie, poza kamerkami i wysłaliśmy. Zobaczymy, czy te zostaną zaakceptowane. Obecnie czekamy na akceptację. Jesteśmy dzisiaj w bardzo bojowym nastawieniu ze względu na to, że chcemy bardzo zaprosić naszą rodzinę tutaj do tego domu. Chcemy zaprosić Jonathana, Amalię, naszych braci, siostry. Ale to bardzo Harper brakuje rodziny i są momenty, w których właśnie ona bardzo chciałaby ich zobaczyć. A ponieważ postanowiła, że dopiero jak my tutaj zrobimy sobie ładnie kuchnię i zrobimy sobie ładnie jadalnię i salon, wtedy dopiero zaprosimy rodzinę, dlatego czekamy na ten moment. Ale żeby to zrobić, musimy mieć więcej pieniędzy, a na razie mamy tylko 415 simoleonów, więc jak najbardziej musimy się postarać. Tak więc zarabiamy kasę w tym odcinku, jest to bardzo ważne, musimy zarobić kasę. Zastanawiam się, co innego jeszcze poza fotografowaniem mogłaby robić, co by mogło nam pieniążki dać. Nie wiem, czy Harper będzie dobra w ogrodnictwie, wątpię w to, dlatego nie będę tego chyba nawet zaczynać. Ewentualnie jakieś sobie tutaj kwiaty posadzimy w doniczkach, ale to tak bardziej dla ozdoby niż do zarobku. Ok, więc w międzyczasie ty może wyrzuć tutaj szperę w poszukiwaniu elementów, wyrzuć do śmieci. Nie możemy tego wyrzucić, bo nie mamy zewnętrznego pojemnika. Dobra, to kiedyś go kupimy, a na razie zostawimy tak jak jest. Gotować nie możemy. Musisz iść do toalety, więc chodź tutaj szybciutko i skorzystaj. Tak więc, tak jak mówię, będziemy zajmować się teraz zarabianiem pieniążków. Szefowa Harper, cały czas chcę mówić Amalia, szefowa Harper dowiedziała się w ostatnim odcinku, jakieś Miranda jej przyniosła newsy na temat Harper i prawdopodobnie właśnie było to, że ona jest tą córką sławnego aktora. No i właśnie tam, klient zaakceptował twoje zdjęcie, co za wspaniałe ujęcie, zaakceptowane zdjęcie trafiają do skrzynki pocztowej, dlatego sprawdzaj ją regularnie, publikuj zdjęcia na modowym Simstagramie, świetnie. Tak więc nasze zdjęcie zostały zaakceptowane, super. Tak więc dokończę to, co mówiłam. Dowiedziała się, że Harper jest córką sławnego aktora. Bardzo łatwo było na internecie znaleźć również artykuły na temat życia jego rodziny. No i tak właśnie dowiedziała się, co Harper tak naprawdę przeżyła, co się wydarzyło w jej życiu. No i zauważyła również, że Harper jest... Zamówimy dowóz. Zamówimy sobie dowóz w Mikmorze i będzie to... Dobra, zupa z małży. Jesteśmy w Hiszpanii, tak więc weźmiemy zupę z małży. No i dowiedziała się właśnie, że Harper ma takie, a nie inne doświadczenie, że takie, a nie inne przeżycia, ale dowiedziała się również, że Harper tańczyła. I to jej było w sumie troszeczkę na rękę, bo ona organizuje co roku właśnie takie wydarzenia charytatywne, no i tam mają miejsce różnego rodzaju aukcje, sprzedaje się obrazy, ale są również tańce jako rozrywka, no i ten finałowy taniec właśnie musi wykonać Dante, ale nie ma partnerki, a taniec ma być towarzyski, więc jak najbardziej ona by chciała właśnie mieć kogoś, kto profesjonalnie kiedyś tańczył, a Harper oczywiście... O, pani już przyszła. Harper była bardzo dobrą tancerką, no przerwała po ciąży. Miranda do nas dzwoni, odpowiemy. Dobrze cię słyszeć, Harper, chcę tylko zapytać, czy twoim zdaniem Don Lothario to osoba warta bliższego poznania jako przyjaciel. Sprawia całkiem miłe wrażenie. Według mnie warto spróbować, szczerze mówiąc trudno powiedzieć, nie radzę. Myślę, że nie radzę. Miranda, nie mieszaj się z tym gościem. Chodźmy tutaj do pani i przyjmijmy dostawę, bo na razie gotować nie możemy. Nie chcemy ryzykować tutaj kolejnego pożaru w naszym domu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy kasy nam już skasowało, ok. Tak więc rozpakuj torbę z dostawą. Dobra, mamy już 20, niedługo będziemy się kłaść spać. Tak w ogóle to jutro z samego rana, miejmy nadzieję, przyjdzie nam już potwierdzenie, znaczy przyjdą nam zdjęcia, które musimy opublikować. Myślę, że pobiegamy sobie jeszcze z pieskiem w międzyczasie, tak żeby sobie też tutaj nad naszą aktywnością fizyczną popracować, żeby ona ciągle była w dobrej kondycji. Poproszę załatwienie, wykąp, zmienić strój, wyprowadź, idź pobiegać. No i jak widać było na scence, Dante wyczuł, że ona kiedyś tańczyła i wyczuł, że coś jest nie tak, że ona... Ruszysz się, kobieto? Że ona jednak ma tą pasję do tańca. No takie rzeczy się czuje. Kurczę, przeszłość jak duch przez te taparele. No i on wyczuł, że coś tam, wyczuł, że ona kocha taniec, że kiedyś tańczyła. No i jemu podobało się bardzo, jak Harper tańczy. Wbił sobie do głowy, że Harper będzie jego partnerką podczas tego wydarzenia. Nie chce innej partnerki, spodobało mu się, jak ona się porusza, już pomijając to, że sama Harper mu się spodobała. Więc nie tylko o to chodzi, że on chce, żeby ona była jego partnerką, ale... również to, że ona mu się spodobała. Tak więc na pewno nie da tak łatwo za wygraną. Zobaczymy, jak to będzie z Harper, jak ona będzie reagowała, jak ona sobie z tym poradzi i czy ostatecznie się zgodzi. Dobra, myślę, że wracamy do domu szybko. Zmęczona jesteś, potrzebujesz się wykąpać, tak więc chodź tutaj, weźmiesz sobie Kąpiel. Wykąp się. Dobrze, tak więc Harper się wykąpie. Będziemy się widzieć samego ranka, gdy ona już wstanie. Dobrze, mamy już piątek, jest godzina 6 rano, piesek nas obudził, najprawdopodobniej jest głodny, ale jak widać jest też brudny i trzeba go wykąpać. I trochę nam się tutaj dom wybrudził, więc szybko Harper musi wstawać. Będziemy też sprawdzać naszą pocztę, czy nie przyszło nam czasem zdjęcie, które musimy opublikować. No chodź tutaj kochany, co się stało i pogłasz go, porozmawiaj z nim i potem pójdziemy go szybciutko wykąpać. Na dół. Zefir wygląda na smutnego, przytulas lub smakołyk powinien go rozweselić. No dobra, to właśnie to zrobimy. Co byśmy mogli zjeść? Może płatki zbożowe bez laktozy, dawaj. No jeszcze jesteśmy troszkę głodni, więc dodatkowo weźmiemy sobie zjeść coś na szybko i weźmiemy sobie jeszcze jogurt. Hej, podobno ty i Raquel Rodriguez przyjaźnicie się ze sobą. Ona jest naprawdę fajna, no wiemy. To jest nasza kumpela i jest bardzo fajna. Ale jogurt chyba nie będziesz gotować. No... bo mnie to przeraża. Dobra, nie będzie gotować jogurtu, świetnie. W sumie w Simsach nic nie wiadomo. Skoro sałatkę się smaży na patelni, więc może jogurt też trzeba byłoby gotować. Tak więc nie ma tu nic pewnego. Dobra, myślę, że teraz będziemy najedzeni, pójdziemy skorzystać. Poczta jeszcze nie przyszła, ale mimo to ja tutaj... O, weź pocztę, to już pewnie przyszła. Ale nie miałam żadnego komunikatu, no ale dobrze. Nie ma problemu. Zobaczymy, czy to będzie to, czego szukamy. Ale myślę, że pojedziemy do studia fotograficznego. Harper została ukarana zgodnie z planem działania. Oszczędzanie wody. W tym tygodniu zużyto za dużo wody. Ta rodzina będzie karana grzywną codziennie, dopóki nie zacznie kontrolować zużycia prądu. O kurczę! No tylko nam tego było trzeba jeszcze, że będziemy kary jakieś dostawać. Jakby kasy już nie mamy. I jeszcze będziemy za to karani, za to, że kurczę, używamy wody i prądu. To jak my mamy po ciemku tutaj siedzieć? Już i tak gotować nie możemy. Jeszcze tylko nam brakuje tego, że gotować i kąpać nie będziemy mogli. Dobra, przebierz się kobieto, jedziemy do studio po nasz aparat fotograficzny, bo musimy trochę zdjęć porobić tutaj na zewnątrz. Może coś sprzedamy, może coś opublikujemy na Plopsy. Ale musimy polepszyć nasze umiejętności, tak więc jedziemy. Okej, dojechaliśmy już do naszego studio fotograficznego. Idziemy zapukać do drzwi. No cześć, zasłyszane plotki z Mirandą, pogadamy sobie przez chwilkę z tobą, a ja sprawdzę w międzyczasie, czy będziemy mogli nasz aparat wziąć stąd. Tylko teraz, czy ona go będzie mogła do swojego wyposażenia schować? Okej, może, super. Tak więc świetnie, będziemy zabierać po prostu ten aparat, a jak będziemy mieli już więcej kasy, to po prostu myślę, że kupimy jeszcze jeden aparat lepszej jakości. Chyba że ewentualnie moglibyśmy spróbować wziąć ten aparat, on jest dobry. Powiedzmy, że to jest aparat, który podarowała nam szefowa, tak aby zdjęcia były lepszej jakości, bo nie musi to przecież być koniecznie aparat nasz. Nie, nie możemy go wziąć. To nie jest nasz aparat, więc go wziąć nie możemy, zostawiamy tu, gdzie był. Okej, w takim razie idziemy, podróżujemy, pojedziemy gdzieś robić zdjęcia. Okej, tak więc przyjechaliśmy sobie na plażę i żeby tutaj porobić zdjęcia i spotkaliśmy pana Karalucha, jak to go nazwał Manuel i nie wiem, czy Harper pamięta, że go poznała, wątpię, że ona go pamiętała, ale jak widać on tutaj jeszcze ma na twarzy obicie, pamiątkę, którą zostawił mu Dante, tak więc on ją pamięta, na pewno, natomiast ona nie za bardzo go pamięta i powiedzmy, że on tutaj do niej coś zagadał i właśnie sobie rozmawiają. Zorientował się, że ona nie pamięta, co się stało i nie pamięta również, że oni się poznali, nie pamięta, co się wydarzyło. Tak więc próbuje wykorzystać ten fakt, że ponieważ ona mu się bardzo spodobała, tak więc próbuje coś tutaj z nią osiągnąć. Tym bardziej, że chce wykorzystać fakt, że ona nic nie pamięta. Sugestywny wygląd. Harper zauważyła, że oczy Sima Pedro coraz częściej się na ciebie wpatrują. W ich spojrzeniu jest intensywność, a skupiona na nich uwaga może być okazją do przeniesienia rzeczy na bardziej intensywny, w bardziej intymnym kierunku. Czy ona ma zaakceptować? Myślę, że na razie zaakceptuje, bo ona w sumie... Czemu miałaby nie zaakceptować? Ona nie ma pojęcia, kim on jest. Nie ma pojęcia... Nie ma pojęcia, co się między nimi wydarzyło, nie pamięta nic, więc na razie z nim tutaj jakoś rozmawia. A tak jak mówiłam, on tutaj ten fakt bardzo właśnie sprawnie próbuje wykorzystać, że ona tego po prostu nie pamięta. Ponieważ ona chce tutaj porobić zdjęcia, przyjechała na plażę, żeby też troszkę pofotografować, więc myślę, że po prostu poprosi go o to, aby jej pozował. Chodźcie może tutaj, gdzieś bliżej, rozmawiaj tutaj, podejdźcie tam, tak żeby on może był bliżej morza, żeby ten, tutaj to tło było ładniejsze. Ok, zrobimy mu zdjęcie w takim razie. On się zgodził, żeby nam popozować, tym bardziej, że tak jak mówię, wykorzystuje fakt, że Harper nie pamięta w ogóle, co się wydarzyło wtedy w tym barze. Ok, więc porobimy tutaj różne zdjęcia, tak żeby sobie poćwiczyć. Jeszcze jakąś inną pozę weźmiemy. Dobra, coś takiego. Jeszcze więcej ci zdjęć porobimy, nie uciekaj nam. Więc kolejna seria zdjęć zrobimy w taki sposób. Chcę, żeby ona jak najszybciej doszła do wysokiego poziomu tutaj fotografowania, umiejętności fotografowania, żeby te jej zdjęcia zawsze były lepszej jakości, żeby nam po prostu akceptowali. Ok. Zrobimy coś takiego. Dobra. Najwyżej te zdjęcia damy na Plopsy albo sprzedamy tak. O kurczę. Zobaczymy, jak nam się będzie bardziej opłacało. Ok. Może z tych tutaj... Ciekawi mnie bardzo, czy jest jakiś mod na dodatkowe pozy tutaj, jeżeli chodzi o fotografię. Jeżeli wiecie coś na ten temat, bardzo chętnie poczytam w komentarzach. Chciałabym jednak te pozy sobie urozmaicić, a bardzo fajnie by było mieć taki mod. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego istnieje. Dobra, myślę, że możesz okazać mu wdzięczność za to, że pozował ci do zdjęć. Gdyby Harper się dowiedziała, co się tak naprawdę wydarzyło tutaj z tym facetem, to z pewnością by tak z nim nie rozmawiała. On jest flirciarski, my jesteśmy szczęśliwe. Dobra, myślę, że faceta zostawimy teraz i... Plotki prosto z winorośli. Chyba każdy słyszał o falach, które świecą w nocy. Mówi się, że dziwna poświata służyła niegdyś zagubionym piratom do odnalezienia drogi. Jeszcze ciekawsze rzeczy można znaleźć na plaży. Właśnie, skoro my tu jesteśmy, przypomniało mi się, że musimy kolekcjonować te butelki. Dobra, więc myślę, że my sobie pokopiemy. Poszukamy troszkę tych butelek, skoro i tak musimy je znaleźć. Okej, mamy butelkę, super. Potem będziemy sprawdzać. Zrobię jakąś półkę w domu na te butelki i będziemy sobie całą tą kolekcję ładnie też w celach dekoracyjnych trzymać. Super. A czemu się przebrałaś? Przebrałaś się w strój kąpielowy, dobra. Piesek, a co ty tutaj robisz? Przyszedł do nas aż tutaj, do samej plaży. Dobra, jeszcze koptu. Coś my tam poznajdowali, tak więc zaraz będę sprawdzać, co znaleźliśmy ciekawego. Okej, tu są butelki, dobra. Ich jest 20, dobra, to my mamy już 5. 3, 4, 5, super. Tak więc chyba mamy tutaj jakieś podwójne. Tutaj mamy nawet 3. Ile one kosztują? O, 0. No szkoda, a jakbyśmy wystawili na Plopsy? Nie można, szkoda. I myślę, że sobie coś tutaj kupimy. Tort weselny, zamów jedzenie. Moglibyśmy sobie zjeść eklerka, które są przepyszne, migdałowe makaroniki, ale już go ostatnio braliśmy, więc myślę, że tym razem weźmiemy sobie coś innego. Może migdałowe makaroniki? Dobra. Co ty masz za odczucie do niego? Dobrzy przyjaciele, nieźle. Postrzegany jako bardzo atrakcyjny. Neutralna chemia. Sąsiad, on gdzieś niedaleko nas mieszka. Uczucia Simki Harper do Pedro. Pierwsze wrażenie w krainie snów. Ten Sim wydaje się być trochę we własnej bańce wyobraźni. Swego rodzaju krainie marzeń. Pierwsze wrażenie żądny przygód. Dobra, myślę, że sobie pojedziemy do domku. Będziemy sprawdzać pocztę, czy te zdjęcia już doszły, bo chcielibyśmy zarobić kasę, a na razie tylko tracimy tą kasę. Okej, jesteśmy już pod domkiem. Mamy w sumie godzinę 14:30, więc myślę, że... Sprawdzimy szybciutko, czy mamy pocztę. Jest poczta. Powinny już zdjęcia być. Ok, odebraliśmy pocztę. Super. Umieć zaakceptowane zdjęcie w wyposażeniu Sima, a następnie skorzystaj z kategorii wolny strzelec na komputerze, aby opublikować je na modowym Simstagramie. Aha, to musimy użyć komputera, więc będziemy musieli jechać do naszego studio teraz, żeby użyć komputera, żeby je opublikować. Kurczę, musimy sobie koniecznie kupić komputer. No dobra, no to w takim bądź razie jedziemy do studio. O kurczę, dzwoni do nas Alejandro. Muszę Ci zadać jedno z najważniejszych pytań naszych czasów. Mogę już? Dobra, no to słuchaj. Czy hot dog jest kanapką? O Boże. Alejandro, nie tak. No wiesz co, takie pytania nam zadajesz? Nie. Dobra, co on nam tam odpowie? Najwyraźniej nie chciało Ci się zajrzeć do artykułu na Simpedii, nie rozumiecie? Alejandro, pogrzało Cię chyba dzisiaj. Chcę Ci tylko powiedzieć, że za Twoją radą Don Lothario i ja nie będziemy się więcej spotykać. No to dobrze. Dobrze, Mirando, kochana, dobrze Ci radziłam. Nie ma co się z tym gościem zadawać, myślę. Usiądź sobie tutaj, skorzystamy z komputera. Ewentualnie, jeżeli uda nam się to zlecenie zakończyć, to weźmiemy nowe i będziemy nowe zdjęcia robić. Opublikuj, no to super, czyli możemy opublikować zdjęcia. Tak więc po prostu nam potrzeba komputera. Zobaczymy, czy nam to ładnie zaliczy, potem musisz skorzystać. I weźmiemy sobie inne zlecenie. Dostaniemy 1100, to będziemy mogli kupić sobie jakiś chyba najgorszej jakości laptop czy komputer. Tam jest jeden komputer chyba za 800, taka skrzynka czarna. Więc moglibyśmy sobie go kupić, albo ewentualnie jakiś najtańszy laptop. Ok, super, więc tych już nie musimy publikować. Skoro kasę dostaliśmy, zdjęcie Simki o imieniu Harper okazuje się ogromnym sukcesem. Klient jest zachwycony, a Harper Lewis odbiera telefon z podziękowaniami od samego prezesa firmy. Wow! No to jesteśmy bardzo z siebie zadowoleni. Super. Myślę, że pójdziemy teraz sobie skorzystać. Gdzie ta toaleta jest? Skorzystaj, kochana, i bierzemy szybciutko kolejne zlecenie. Widać, że jesteśmy tutaj same w studio. Mirandy nie ma, naszej szefowej nie ma, bo chcielibyśmy bardzo z szefową porozmawiać. Ale myślę, że do tej rozmowy dojdzie na jakiejś scence, bo będziemy chcieli się dowiedzieć, o co jej chodziło i dlaczego tak się stało, że ona nas wysłała tam właśnie do tego centrum po to, abyśmy wykonali, znaczy zawarli jakąś tam umowę o zlecenie, a tego zlecenia wcale nie ma. No i Harper tutaj jest trochę zdziwiona zachowaniem swojej szefowej. Nie wie, czemu tak się stało i chciałaby to z nią wyjaśnić, ale w studio na razie szefowej nie ma. Dobra, kochana, chodź tutaj i sprawdzimy sobie. Mamy 1586, na jakiś tani komputer nam starczy. Jak dojedziemy do domu, to na pewno kupimy. A teraz weźmiemy sobie jakieś fajne codzienne sprawy. 6000? Nie, to jest dla nas. To jest dla nas. Nie no, coś takiego byłoby idealnego, żeby urządzić jadalnię sobie i żeby móc zaprosić rodzinę. To było piękne, robimy to szybciutko. Antonio do nas dzwoni. Hej Harper, Michał Dzwonek zaprosił mnie na randkę, co mam zrobić? Nie wiem, kim jest ten Michał Dzwonek. Droga moja koleżanko, wydaje mi się, że to dobry pomysł. Szczerze mówiąc, mam to w nosie. Stać się na więcej. Wiesz co, nie wiem, kim jest Michał Dzwonek. Nie chcielibyśmy tutaj... Nie chcę pochopnie podejmować decyzji, nie chcę w ogóle decyzji dla Ciebie podejmować, więc wydaje mi się, że to dobry pomysł. Idź, zobacz, jaki jest ten dzwonek, Michał. Może akurat się okaże fajnym facetem, czemu nie? Okej, tak więc, co musimy zrobić? Musimy zrobić zdjęcia z Simą w strojach codziennych, 5 zdjęć. Wyślij zdjęcie do akceptacji i opublikuj. Dobra, super. Festiwale na razie nas nie interesują. Zatrudnimy modela. Jakie to mamy być stroje? Stroje codzienne, dobra. 5 zdjęć w strojach codziennych, super. Zrobimy to szybciutko, bo chcemy też 6000. Naprawdę bardzo je chcemy. Kurczę, no to jest super sprawa, więc myślę, że jeżeli takie zarobki będą, to nie będziemy musieli sobie tutaj... O, dziewczynka. Nie będziemy musieli sobie szukać tutaj jakiegoś kolejnego źródła zarobku. Tylko, że ja nie zapomniała znowu tego aparatu zabrać ze sobą. Okej, tak więc klikamy tutaj. I zrób zdjęcie. Dobra, będziemy się starali zrobić te zdjęcia jakoś. Mogliśmy tło zmienić też, bo w sumie mogłoby być jakieś inne to tło. Jakoś tak może. Dobra, zrobimy tak 2 zdjęcia. Może tu z jakimś uśmiechem fajnym. Coś takiego. Dobra. Coś takiego też może być. tutaj z uśmiechem. O, to jest fajne. Okej, są znakomitej jakości, więc na pewno coś będziemy mogli wysłać. Dobra, świetnie. Myślę, że będziemy mogli już odesłać naszą panią modelkę, naszą dziewczynkę. Alejandro do nas dzwoni. Podobno festiwalowe t-shirty są nieziemskie. Wybierzmy się na festiwal i kupmy sobie jakiś ładny ciuszek. Ale nie wiem, czy my chcemy. Powiedzmy, że odmówimy ci na razie. Tym bardziej, że on jeszcze będzie chciał ją zatrudnić jako fotografa, bo on ostatnio już właśnie o tym mówił, więc na pewno będą się musieli spotkać w tym celu, żeby ona właśnie mu porobiła zdjęcia do jakiejś reklamowej kampanii, o której ona nie ma jeszcze pojęcia, ale będą musieli się spotkać na pewno, żeby obgadać właśnie to zlecenie. Zrobiliśmy wszystko, co mamy zrobić w naszym studio i mykamy do domu. Dobrze, jesteśmy w domu. I teraz myślę, że właśnie klikając będę miała już opcję wolnego strzelca. Tak więc klikamy sobie tutaj, no i oczywiście jest już opcja. Tylko muszę skontrolować, czy to zdjęcie jest dobrej jakości. Znakomite, super. Tak więc wolny strzelec, wyślij zdjęcie do akceptacji. Myślę, że wyślemy tych zdjęć więcej, żeby mieć większą szansę na to, że jednak któreś z tych zdjęć będzie zaakceptowane. Tak więc wyślemy 3 zdjęcia. Okej, Harper wysłała zdjęcie do akceptacji, super, będziemy czekać i aż nam to zaakceptują. Zapomnij o brzydkim kiju, musiałaś się rodzić w brzydkim lesie. O ty dziadzie, takie coś do nas wysyłasz? Tak więc mamy już komputer, super, będziemy mogli nasze zlecenia wysyłać bez podróżowania do naszego studio. Tak więc to jest też jakiś tam plus. I mamy 486 simoleonów, także zarobiliśmy sobie kasę i no i ją straciliśmy. Myślę, że zamówimy sobie pizzę i zaprosimy Antonię, żeby z nami spędziła czas, pooglądamy sobie jakiś film i spędzimy miło czas. W sumie jutro jest sobota, w weekend nie pracujemy, mimo że jakieś zdjęcia robić będziemy na pewno, bo będziemy ćwiczyć sobie naszą umiejętność fotografowania. Ale myślę, że teraz zaprosimy sobie do nas właśnie jakieś koleżanki. Rozpoczniemy spotkanie klubu, czemu nie? Tak więc wszystkie dziewczyny przyjdą tutaj i będziemy sobie razem oglądać telewizję, mimo że nawet nie mamy tutaj miejsca. Mimo że nie mamy tutaj zbytnio miejsca na to, żeby usiąść sobie z wszystkimi naszymi koleżankami. Nie, nie kobieto, nie, proszę Cię, Boże, nie. No ta znowu przyszła i nam... Nie, no ja nie mogę. Raquel, proszę Cię, o co Tobie chodzi, kobieto? Czemu Ty ciągle tutaj do nas przychodzisz? I nam zapalasz ten kominek, przecież jest zimno. Jest, znaczy zimno, ciepło. Wiesz co, kobieto? Tutaj nie możesz nic zapalać. W tym domu. No ugaś ją. O, nie, Raquel. Boże, kochany, musiałam ją kontrolować znowu. Nie, no ta kobieta, ona chce umrzeć chyba, nie wiem. Dobra, musiałam włączyć kontrolowanie jej. Chodź tutaj szybko i się wykąpiesz. Chyba się tego kominka pozbędziemy, dopóki mamy tutaj tą parcelę właśnie taką przeklętą. Okej, klient zaakceptował Twoje zdjęcia. Super, super, super. Cieszę się. Nie mogę się doczekać, aż dostaniemy 6 tysiaków. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, dziewczyny, chodźcie tutaj i będziemy oglądać razem film. Zamów dowóz, okej. Dobra, dostawa pizzy. Dobra, weźmiemy sobie pizzę z serem. Jest najpyszniejsza. No i dziewczyny, przykro mi, że nie macie gdzie sobie usiąść, ale jak będziemy mieli kasę, to kupimy sobie jakiś wypoczynek fajny tutaj i wtedy jak będziemy Was zapraszać na pizzę i filmy, to na pewno będziemy mieli gdzie usiąść. A na razie musimy sobie radzić w taki sposób. Raquel, proszę Cię, kochana, Ty jak wchodzisz do nas do domu, nie zapalaj nam kominka, bo tutaj jest niebezpiecznie. Kto to nas tak ucisza? Biedne muszą stać, żeby oglądać. Dobra, zaraz będzie pizza, tak więc będziemy sobie też wcinać. Pan pizza przyszedł, idziemy odebrać szybciutko. Weź pizzę. Ale to tylko jedna pizza będzie. Kurczę, czy ona nam starczy na wszystkie? Chyba nam nie starczy na wszystkich. Nie wiem, ile to będzie kawałków. Jak nie, to zamówimy kolejną. A czemu machasz, kobieto? Aha, dobra. Dobra, damy pizzę tutaj. Jak skończymy oglądać, to się na tą pizzę rzucimy. A w międzyczasie usiądź sobie, pan może już sobie iść. Dałeś nam pizzę. Na piwku nie dajmy, bo kasy nie mamy. Weź kawałek razem. Zobaczymy, czy starczy dla wszystkich. 1, 2, 3, 4, 5. W sumie jest nas 5. Powinno starczyć. No okej, dobra, więc opowiemy jej dowcip o wampirach. Zasłyszane plotki również i... Entuzjazmy się fotografią. I tutaj z wami dziewczyny też porozmawiamy sobie. Powiedz niewiarygodną historię. A tobie dyskutuj... Nie, też zasłyszane plotki. I z Raquel również coś powiemy. Entuzjazmuj się tańcem, okej. Ktoś do nas pukał? Czym się wydawało, nie? Piesek, ty zlizujesz tutaj jakieś kałuże, kurczę. Pięknie, Raquel, jesteś boska, że nam pozmywałaś gary. No, świetna koleżanka, naprawdę. Plotki prosto z winorośli. Co chwilę ktoś się tu oświadcza. Sprzyja temu romantyczny klimat okolicy. To również doskonałe miejsce na randkę. Można chociażby pomoczyć się u podstawy ukrytego wodospadu. O kurczę, gdzie jest ukryty wodospad? Pooglądać nocą świecące fale, przejść się po plaży lub obejrzeć fontannę w Porto Luminoso. Często umieszczanym miejscem jest oczywiście drzewo zakochanych. Uczęszczanym, nie umieszczanym. Często uczęszczanym miejscem jest oczywiście drzewo zakochanych. Kurczę, ale ten wodospad mnie ukryty zaintrygował. Muszę się przyznać, że ja nie oglądałam żadnych first looków tego dodatku, więc nie mam pojęcia... Nie ogrywałam go i nie mam pojęcia, jakie mogą być tutaj fajne rzeczy. Oprócz tych butelek, które widziałam na zwiastunie, gdzieś tam, to nie wiem, co tutaj dodatkowo jeszcze mogą robić, ale ten ukryty wodospad naprawdę mnie zaintrygował. Będę go szukać. A ja tam widziałam opcję zaproś na noc. To zaprosimy na noc, dziewczyny. Nie wiem, gdzie będziecie spać. Może materac wam jakiś wyciągniemy. Nocleg u ciebie brzmi świetnie. Okej, super. Dobra, a możemy kogoś jeszcze zaprosić, czy tylko Raquel? I poszła spać. Kochana, ale my chcieliśmy wszystkich zaprosić. To tylko ją możemy zaprosić? No, chciałyśmy wszystkie dziewczyny zaprosić, żebyśmy sobie tutaj razem zostały, a w sobotę z pewnością one wyjdą gdzieś. Wieczorem na pewno gdzieś wyjdą. No, ale nie ma opcji, żeby zaprosić resztę dziewczyn. Pójdziemy spać i będziemy się widzieć z samego ranka, mając nadzieję, że szybko nam te zdjęcia dojdą. Natomiast prysznic weźmiemy sobie też rano. No i Raquel śpi w naszym łóżku, wiedziałam, że tak będzie. Tak więc chodź tutaj, położysz się spać, ona już zmęczona zasnęła. Myślę, że będziemy widzieć się z samego ranka, jak Harper już wstanie. Okej, mamy już nowy dzień, jest sobota, prawie 7 godzina. Myślę, że Harper sobie właśnie wstanie i będziemy sobie szykować śniadanko, bo jesteśmy troszkę głodni. Co jest, pieseczku, kochany mój, najdroższy? Rozmawiaj z nim, albo może nie rozmawiaj, tylko pogłaszcz go, bo on na pewno chce być pogłaskany, przytulony. I pójdziemy sobie coś zjeść, daj mu przysmak. Będziemy czekać, aż przyjdzie poczta, bo w sumie to jest dla nas teraz najważniejsze, żeby dostać tą kasę. Jak tylko dostaniemy kasę, to będziemy przeszczęśliwi, bo wtedy w kolejnym odcinku już będziemy mogli już sobie coś urządzić, z czego bardzo się cieszę, bo wtedy będziemy mogli też tą nieszczęsne wyzwanie przeklętej parceli wyeliminować i będziemy mogli zapalać kominek. Widać, że Raquel bardzo kocha nasz kominek, więc bardzo chcielibyśmy dać jej szansę zapalenia tego kominka bez ryzyka, że spali się. I chcemy sobie również szykować dla nas śniadanko, jakieś posiłki. Chcemy tutaj podwyższyć sobie umiejętność gotowania, a tak to nie jesteśmy w stanie, gdy ciągle zamawiamy coś do jedzenia. Dobra, biegniemy tutaj szybko odebrać pocztę. Boże, znowu zostaliśmy ukarani? Nie no, 100 nam zabrali. Nie no, to się musi skończyć. Harper została ukarana zgodnie z planem działania oszczędzanie wody. Ale jak my mamy oszczędzać wodę? Wytłumaczcie mi to. W tym tygodniu zużyto jest dużo wody. No co ja miałam koleżance nie pozwolić się wykąpać? Jak była czarna jak smoła, bo nam się przypaliła. Podpiekła się przy naszym kominku. Przecież musimy się kąpać i korzystać z wody, nie? No bez przesady. Okej, wzięliśmy. Dobra, więc komputerek sobie tutaj przesuniemy teraz. Wolny strzelec, opublikujemy zdjęcia. Okej, super, jak teraz mamy już własny komputer, nie musimy za każdym razem jeździć do naszego studio, żeby te zdjęcia robić. Boże, mamusia do nas dzwoni, kochana najdroższa. Rozważam ostatnio... O nie, ta znowu z tym dzieckiem. Co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. Wiesz co, Amalia? Staraj się o dziecko, kobieto. Widzę, że ty masz jakieś problemy hormonalne. Nie wiem, jakieś... Znowu masz potrzebę zajścia w ciąży, więc weź sobie to dziecko, rób. Okej, cały internet zachwycony pracą Simki o imieniu Harper, a klient cieszy się z tak pozytywnego odzewu. Dobra robota. Zdjęcie Simki o imieniu Harper zdobyło 117 polubień. Dziękujemy. Boże, jak to pięknie wygląda. 7698 simoleonów. Cudownie. Na kolejny odcinek Harper będziesz mogła już sobie urządzić jadalnię, kuchnię. i mam nadzieję coś tam w łazience też porobimy. Jest sobota, w kolejnym odcinku z pewnością Harper będzie gdzieś wychodziła ze swoimi koleżankami. Zobaczymy, co się wydarzy. Co ciekawego się znowu wydarzy naszej kochanej Harper, jak się potoczy historia z Dante i z całym tym wydarzeniem charytatywnym, jak ona porozmawia ze swoją szefową, jak one sobie to wyjaśnią, co będzie z panem Karaluchem, jak to się też wyjaśni. Jak na razie Harper nic nie pamięta, tak więc tego wszystkiego dowiemy się w przyszłych odcinkach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć!